Siemanko, ja jestem Carlos. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam zaprezentować Harley'a Davidsona Iron 883 Sportster. Jak widzicie, maszynka prezentuje się na pierwszy rzut oka bardzo wyśmienicie. Jest to zakup, który dokonał niedawno Tomasz. Siemanko. Który będzie nam tutaj służył jako obiekt, że tak powiem, testów. Zobaczymy, jak on wygląda na nim, ponieważ motocykl jest stosunkowo niewielki, szczególnie jest polecany, no szczególnie, znaczy może bez żadnych problemów dosiadać go kobieta, ponieważ jest to motocykl, który jest niedużej wielkości, łatwy w miarę wprowadzeniu i również nadaje się oczywiście jako pierwszy motocykl i myślę, że to jest najlepszy wybór, jeżeli chodzi o ludzi, którzy lubią taki styl. Wiadomo, Harley jest to maszynka, która posiada jakiś prestiż. Niestety Harley'e nie należą do najtańszych i przez co określona grupa ludzi korzysta z tych motocyklów. Jest to zazwyczaj człowiek, który już ma pieniądze, który już jest, że tak powiem, ustatkowany i raczej wsiu w bziu w głowie nie ma. Także jeżeli chodzi o ten temat, nie możemy się spodziewać oczywiście osiągów jakichś niebotycznych od tego motocykla, bo w tym stylu, oczywiście to jest custom, chodzi o klimacik, chodzi o ten niepowtarzalny dźwięk, który wydobywa się z silnika i o tą wolność, którą uzyskujemy jeżdżąc na takim sprzęcie. Film będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część to będzie tutaj właśnie tego rodzaju prezentacja, w której troszeczkę tutaj popowiadamy o tym motocyklu. Druga część filmu będzie to jazda. Będę ja sobie dosiadał ten motocykl i badał swoje doznania. Oczywiście tu się przyznaję na wstępie, że już jazdę odbyłem, także magia montażu i pierw będziecie widzieli tą prezentację właśnie, którą teraz widzicie, którą teraz nagrywam. A druga część to będzie już ta jazda w filmie, ale jak mówię, ja już jestem po pojeździe, także mogę co nieco powiedzieć o swoich doznaniach. Oczywiście jazda jest to moje, są to moje subiektywne doznania. No ja tam może troszeczkę przesadzam, wiadomo. Przesiadam się ze 125, także ten motocykl jest dla mnie jakimś guru mocy i tak dalej. Także może się troszeczkę nadmiernie tam ekscytuję, ale tu chodzi bardziej bardziej o moje subiektywne doznania, nie jakieś tam fachowe opowiadanie o tym motocyklu i traktujcie to jako czysto tam drugą część filmu traktujcie jako czysto bardziej rozrywkową niż jakąś tam ocenę, tak? Oczywiście po tych kilku kilometrach, które przejechałem tym motocyklem, mam już jakieś zdanie wyrobione na ten temat. Ja jestem troszeczkę za duży na ten motocykl, wydaje mi się. Myślę, że na dłuższe trasy mógłby być troszeczkę niewygodny dla mnie, ale to nie jest mój styl, ale i tak mi się to podoba, ponieważ dźwięk tego silnika jest zajebista, czuję się klimat jadąc tym motocyklem i muszę powiedzieć, że przyciąga wzrok, no przyciąga wzrok, ludzie się oglądają na ten motocykl i fajnie to wszystko się czuje, jak się jedzie. Moi drodzy, tutaj na wstępie powiem troszeczkę o osiągach. Ten motocykl książkowo osiąga 160 km na godzinę VMAX, czyli to nie jest jakaś prędkość zabójcza, przelotówka, to tam Tomek stówkę można jechać tak fajnie sobie, nie? Stóweczkę sobie ciśniemy, lansujemy się elegancko i jest wtedy wszystko fajnie i przyjemnie. Przyspieszenie do setki według papierów to jest 7,1, także też nie ma szału, ale jak zobaczycie w drugiej części filmu, jak dla mnie to jest coś niesamowitego. No wgniata tutaj w ten fotelik elegancko, w to wybruszenie w dubsko wgniata i fajne są odczucia. Tutaj nie będę raczej się wgłębiał jakby w poszczególne elementy tego motocykla, bo jest to wszystko zrobione fajnie, solidnie, nie jest to jakaś tandeta. Mamy wszędzie praktycznie solidny metal, wszystko ładnie pomalowane, to jest akurat dark custom malowanie, tak? Matowe, bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście ten motocykl posiada kilka modyfikacji,
bo wiadomo, Harley'e są bardzo, że tak powiem, plastyczne i możemy sobie Harley'a zrobić pod siebie jak chcemy. Akcesoriów jest full. Harley ma swoją, jako jedyna chyba firma, stworzyła dla swoich konsumentów tak zwany klub. To jest Harley Owners, Harley Davidson Owners, kurczę, no nie wiem jak to się nazywało, nie pamiętam, trudno, ale jest taki klubik, który zrzesza klientów i wracając tutaj do sklepu, możemy kupić wszystko co chcemy, łącznie z ciuchami. Także możemy sobie robić zestaw jaki chcemy. Licznik jest akcesoryjny, bo w liczniku, który jest jakby montowany seryjnie, mamy tylko prędkościomierz. Tutaj mamy dodatkowo w tym liczniku obrotomierz i... Czy jest coś takiego jak optymalna zmiana biegu? Się zapalają takie żarówki, ale to... No, różne takie bajerasy, które będą nam jakby ułatwiały, umilały jazdę, tak? Jest tu wskaźnik biegów i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, na którym biegu jedziemy. Dla niedoświadczonego motocyklisty, wiadomo, jest to przydatne. Później, jeżeli już się wczujemy w furę, to już wiemy, co jak działa. Tutaj trzeba zwrócić uwagę o kierunkowskazy. Jest to taki system ze Stanów Zjednoczonych, amerykański, chyba, nie wiem, czy to we wszystkich motocyklach, ale w Harley'ach jest tak wszystkich zrobione, że po prostu prawy kierunek mamy po prawej stronie, mamy przełącznik i lewy kierunek po lewej stronie. Teraz się zachowałem jak kobieta, bo tu jest lewy, a tu jest prawy. Dobra, niech tak będzie, stereotypy i tak dalej. Manetki są również akcesoryjne. Lampę mamy H4 standardową, świeci dobrze, oświetla w nocy. Myślę, że to działa elegancko. Tomek mówi, że jest gitara. I co tu możemy powiedzieć? Jeżeli chodzi o zawieszenie, nie wiem. Ja jechałem, szału nie ma. Szału nie ma, dziury czuć jak cholera, trzeba omijać, znaczy, no wiadomo, trzeba omijać dziury, to normalne, ale no trzęsie, cholera, trzęsie. No i trzeba też wspomnieć, że ogólnie drgania są, jest to silnik Evolution, stara konstrukcja bardzo, to chyba lata 80. wyszedł ten silnik, ale jakie są plusy tego silnika, że on jest taki stary? Przede wszystkim jest bardzo trwały, jeżeli chodzi o opinię o tym silniku. Jest to silnik OHV, czyli na popychaczach. 4 wałki rozrządu i 53 konie mechaniczne z 883 cm pojemności, czyli nie jest to furka wyżyłowana. Także teoretycznie powinien być nieśmiertelny. Drgania są duże. Można powiedzieć, że charakterystyczne, jak to piszą na forum dla Harley'i. Dźwięk jest charakterystyczny, piękny, harley'owski, co za chwilę zaprezentujemy jeszcze w tym pokazie. Jeżeli chodzi o modyfikację akurat tego modelu, jak widzicie, jak już to widział Irona, zwraca uwagę od razu na filtr powietrza, który jest zmieniony, akcesoryjny tłumik. I podnóżki są umieszczone w innym miejscu. Ogólnie podnóżki w oryginale są mniej więcej tutaj z tej strony. Tu są wysunięte bardziej do przodu, przez co mamy sylwetkę hacla. Nogi bardziej wyprostowane. Czy lepiej się jeździ, czy nie? Nie wiem, no. Jak komuś się tak podoba. Mamy bardziej pozycję taką harley'owską, no. W ten sposób. Tłumiki firmy Vans & Heinz. Są to przeloty, nie ma tu żadnego wygłuszenia, po prostu to jest rura, która oddaje pierwotny, czysty, prosto z czeluści piekieł od Lucyfera dźwięk, który po prostu, no, jak dla mnie, no, człowiek drży. No, ja to jestem po prostu zachwycony tym dźwiękiem. Oczywiście. No nie wiem jak to w trasie, jak Tomek, jak romniesz 500 km to powiesz, czy cię ten mruczenie nie wkurwiało, ale no chyba nie. Ciekawe. Jak walnąłem 200 to trochę w uszach szumiało. No, jak czyli... Stoperzy do uszu można wrzucić. No ale 10 do lansu, nie? No ja. Bo fajnie to brzmi, no. Tutaj jest to
taki minimalizm, taki pierwotny amerykański styl bym powiedział. Nie ma tu jakiegoś tandetnego chromu. Widzicie, tu mamy galwanizowane czarnym matem cylindry, jakieś wstawki chromowane, tu wchodzą popychacze prawdopodobnie, a właściwie to na pewno. Napęd jest przenoszony na koło przez pasek. Takie rozwiązanie bym powiedział wygodne, bo wiadomo, pasek jest właściwie przez nas bezobsługowy, tylko gorzej jak się zerwie, no. Jak się zerwie, nic się nie stanie jak się zerwie, oprócz tego, że nie będziemy mogli jechać, ale 1200 zł kosztuje Tomek, nie wiem czy wiesz. Wiem. Także kurczę, kilka łańcuchów i za to kupił, no. No ale słuchajcie, no kupujemy Harley'a, nie wiemy, stać nas na to i z kosztami się nie wierzę. Akurat widzicie, w tym modelu też są zamontowane podnóżki tylnie, siedzenia nie ma, bo w akcesoriach Tomek też ma siedzenie, które jest montowane tutaj na tylnym błotniku i może z pasażerem sobie śmigać. Koła z przodu 19 cali, 12 ramion, odlew aluminiowy, tylnie koło 16 cali, czyli o wiele mniejsze. Tarcze z przodu 300 mm, hebelek z tyłu 260, dwutłoczkowe zaciski. Nie, ja jechałem, hamuję. Ludzie narzekają, że słabo hamuję, ale to nie jest żaden sport. Zatrzymamy się, po prostu trzeba wyczuć temat. I jedziemy dalej. Akurat w tej wersji Tomek ma fuel packa, czyli coś tam majstrowane przy tych wszystkich ustawieniach. Przez to, że ma filtr sportowy i wydech, przez to prawdopodobnie motocykl jest już bardziej żwawy. Oczywiście ja nie jestem w stanie tego ocenić, bo po prostu już nie jechałem wcześniej na stokowym Harley i ciężko po prostu coś o tym powiedzieć. Jak dla mnie jest git majonez i fajnie to jeździ. No jeżeli chodzi o tutaj ustawienie kabli i tak dalej, no może trochę to tak wygląda surowo, ale nie wiem, może można powiedzieć, że tu o to chodzi. Oczywiście motocykl jest na wtrysku sekwencyjnym. Oczywiście ten silnik pamięta, oczywiście gaźniki, na pewno troszeczkę gaźnik mówił inaczej chodzi na gaźniku, wiadomo. Gaźnik ma troszeczkę inną charakterystykę niż wtrysk, ale jeżeli chodzi o wtrysk, mamy go właściwie bezobsługowego. Lustereczka, każdy w tym modelu zmienia po prostu położenie z górnej na dolną, ponieważ podobno, jeżeli lusterka znajdują się w górnej pozycji, widzimy tylko łokcie i trochę drogi, a jeżeli to jest już na dole, wszystko ładnie, pięknie wygląda. Jest to motocykl z roku 2012 roku i kosztuje mniej więcej na rynku wtórnym, w zależności od wiadomo, od akcesoriów, jakie ktoś tam sobie założył, od stanu, no wiadomo, nie będę mówił, od czego to zależy cena, ale około 20 tam kilku tysięcy złotych. Nie, Tomek? Dokładnie. No jak widzicie, cena nie jest zbytnio... Nie jest niska, no nie jest niska, kurczę, bo ja tutaj myślę, już się tutaj zdradzę. Może nie powinienem tutaj w tej prezentacji mówić, ale powiem, cóż tam, i tak tego pewnie dużo ludzi nie obejrzy, także powiem. Ja myślę o Hyosung GT650, który na Allegro w tym momencie możemy wyrwać za 13 tysięcy złotych i to jest nowy motocykl. Także jeżeli miałbym 24 tysiące, to kupuję Hyosunga, jeszcze się ubieram w pancerze i kupuję do niego wózek boczny. Nie, no żartuję. Jedziemy dalej, moi drodzy. Ciekawostka. Do psa. I CKM-a jeszcze, ten takiego, wiesz. Tylnie kierunkowskazy, które pełnią funkcję stopu. Światła stopu. Są to światełka LED-owe. No, fajnie to wygląda. Tak, też jest to taki harlejowy styl, niepowtarzalny, bo to jest jakby domena Harley'ów, tak? Siedzenie tutaj Tomek zmienił sobie, raczej zmienił, poprzedni właściciel zmienił, ponieważ podobno stokowe jest niewygodne. Jest to siedzenie Mustanga. Znana firma, produkują skórzane tematy. Jeszcze tutaj mówiąc, zatrzymając się troszeczkę na baku, na zbiorniku paliwa, fachowo mówiąc, jest to bak, który posiada 12,5 litra pojemności.
Moi drodzy, no to jest troszeczkę mało, gdzie kiedy silnik pali 5 litrów powiedzmy średnio, no to zasięg nam się kończy około 300 km, także no, 250. Słucham? 250 nawet. No zależy jak tam ciśniesz, jaką drogę jedziesz, no to czyli musimy po prostu trasę sobie ustalać pod stacje benzynowe, ale trzeba zaznaczyć, że ten motocykl był robiony przez firmę do miasta. Do miasta, tak, bo to jest zgrabny motocykl, naprawdę łatwo się go prowadzi, ma nisko położony środek ciężkości, tu jest fotel na 75 cm, także jest to łatwe wprowadzanie, ja przesiadając się ze 125, no troszeczkę, wiadomo, trzeba się obeznać motocyklem, kilka kilometrów i już śmigamy, już czujemy się na tym w miarę pewne. Tutaj też Tomek ma zmieniony korek od baku, no tu są, możemy tu zmienić wszystko, nawet najmniejszą pierdołę możemy sobie kupić, wymienić i zrobić pod swoje upodobania. Rama to jest podwójna kołyska, jeżeli kogoś to interesuje, żelazna, metalowa, żelazna, metalowa po prostu. Tak jak mówiłem, drga to fajnie, tak drgać powinno, bo to jest Harley. Teraz myślę, że jeszcze warto powiedzieć o osiągach tego silnika 70 Nm przy 3750 obrotów, czyli papierkowo generalnie no, powinno to zbierać i się zbiera. No. Jeździ elegancko. I nie ma problemów z przyspieszeniem i wyprzedzaniem ciężarówek i innych kurde motocykli, zwłaszcza 125. Tomek, teraz prosiłbym Cię, żebyś tutaj zaprezentował widzom, jak wyglądasz na tym motocyklu. Tutaj na pewno to będzie ludzi interesowało, bo każdego to interesuje. Ja też na przykład nie wiem na Hyosungu, jak będę wyglądał mając 1,90 m i około 100 kg. O, przesadziłem z tymi 100 kg. 90 tam 4, no. Także Tomek ma 1,80 m wzrostu, waży około... Dobra, Tomek 87 kg waży. Także no nie jest jakimś tam karzełkiem, ale zobaczcie, wygląda, wydaje się na tym motocyklu zacnie, no. Pasuje do niego, nie jest na niego za mały, choć już jest na granicy według mnie. Już wygląda jakby już dosiadał jakiegoś tam pieska, nie? No ale tragedii nie ma. Jak widzicie, pozycja. Siedzi sobie, ręce ma wyprostowane. No teraz Tomek połóż nogę na podnóżku przed nim. Widzicie, lekko zgięta noga w kolanie. Jeżeli podnóżek był w tym pozycji, mamy zgiętą, no i siedzimy jak na nocniku trochę, no wiadomo, ten podnóżek przesunięty do przodu faktycznie może rzeczywiście... Ktoś ma 1,70 m, nie ma chyba takiej konieczności, ale już jak ja mam tutaj podnóżek, to naprawdę jeździ się, wydaje mi się, że dużo wygodniej, nie? W softchopperze jak siedziałem, to właśnie to mnie bardzo tutaj też irytowało. No bo to mała 125, wiadomo. Tomek, poproszę Cię, teraz posłuchamy, jak ta bryka chodzi, wiadomo, w pierwszej... filmiku prezentującym już pokazywałem, ale zrobimy to jeszcze raz. Słyszymy pompę. Widzimy, jak silnik się trzęsie. Tomek, dodaj gazu. Jak słyszeliście, no brzmi to kurwa zajebiście, no inaczej się tego nie da określić, drży, czuć moc, git majonez. Reasumując, moi drodzy, mamy do czynienia z customem, który nadaje się do miasta, ponieważ jest niewielkich rozmiarów, łatwo się będziemy przeciskać między samochodami, nadaje się dla ludzi, którzy zaczynają przygodę z większymi pojemnościami, ponieważ jest to motocykl, który się łatwo prowadzi, jest stosunkowo lekki, choć waży 260 kg. No lekki, no nie jest to, wiadomo, myślimy Harley, widzimy krowę,
No bo zazwyczaj te Harley'e, które widzieliśmy w filmach, gdzie jechał Terminator, to były, kurde, jakieś wielkie maszyny, wiadomo. Tutaj mamy malutką maszynę nadającą się do miasta, która się nadaje z pewnością dla początkujących motocyklistów, nadająca się dla kobiet, ponieważ jest to maszynka niewielka. I tutaj już słowem podsumowania kończę tą część materiału. Zapraszam Was serdecznie na drugą część materiału. Powtórzę się jeszcze, jeżeli Wam się spodobała prezentacja, dajcie znać. Zaznaczam, że to ma być, jest to w formie bardziej rozrywkowej niż jakiejś tam fachowej oceny i prezentacji. No i tyle. I będziemy sobie jechać. Dźwięk się nagra, mam nadzieję, że dobrze, ponieważ już tutaj zainwestowałem w dyktafon i powinno być o wiele lepiej. Także do zobaczenia w drugiej części materiału. Hej! Dobrze, moi drodzy. Czas zacząć jazdę próbną. Siedzi się dziwnie, mi bardzo dziwnie, bo nogi mam wysunięte do przodu. Ręce wyciągnięte. Taka pozycja troszeczkę harlejowa. No i zobaczymy jak to będzie działało w praktyce. Jak na razie jestem sceptyczny do tego. Ogólnie to, no faktycznie ten motocykl mógłby być większy, jeżeli chodzi o mnie, ja mam 1,90 wzrostu. Także tego, ale teraz bądźcie przygotowani na to, jak on odpali. To nie wiem, czy w ogóle będzie mnie słychać tutaj. Zaczynamy. Kurde, słychać mnie? Chyba nie. Lecimy. Kurde, bardzo ciężko się przez... O kurde. Ale on bulgocze, skubaniec. Ja pierdzielę, powiem wam, że... Nie słyszę swoich myśli. Kurwa! Boże jedyny! Ale on ciągnie. To jest jakieś cudo. Kurde. Jeszcze czwórki nie wrzuciłem, bo się wystraszyłem. Ja pierdolę. Boję się go. Bardzo fajny klimacik. Dajecie w gaz i kurde lędźwie wam wbija w ten zajebistą kanapę Mustanga, no. Choć jak tu ja teraz jadę, mam 2000 obrotów, to czuję, że jest troszeczkę, że jest za mało. Chciałbym chyba na wyższych jeździć. Jeżeli chodzi o amortyzatory, jakby komfort, jak jeżdżę po tych dziurach, to nie jestem pewien, czy to tak dobrze wybiera, no. O, teraz wjechałem w dziurę. Czułem to niesamowicie. No, ale... Teraz przyspieszę troszeczkę. 4. Ja pierdolę. Jadę stówkę, moi drodzy, i troszeczkę już troszeczkę wieje. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle w tym huku. Ale frajda jest niesamowita. 3000 to jest to. Tak, on chce 3000. Powiem wam, lans 100%. Jeżeli chodzi o pozycję, no to tak jak mówię, jestem w pozycji takiego hacelka trochę. I powiem wam, że nogę mam troszeczkę jakby
blisko wydechu. Nie wiem, czy tu nie trzeba na to uważać, bo pewnie można się... O! 125 mnie wyprzedziło. To skurwiel. No ale powiem wam, że kurde, taki pełny lansik, wiecie? Pyrkacie sobie, wiatr we włosach, żebyśmy jeszcze tu mieli pustynię tylko, nie? Redukujemy. Dwójeczka. Powiem wam, że ten dźwięk jest niesamowity. O, ale dziury są. Czuję się niepewnie na tych dziurach, naprawdę. Chociaż nie jadę szybko. Powiem wam, że tak jak mówiłem wcześniej, kurczę, zbija z fotelu, ale powiem wam, że nie mam problemu w ogóle ze skrzynią, bardzo to fajnie chodzi, biegi się elegancko redukują, nie ma tu jakichś tam nieporozumień, że bieg nie chce wejść albo zejść, wszystko jest bardzo dobrze, wszystko ze sobą zajebiście gra, no. Teraz zakręt, nie jadę szybko, bo się boję, że samochód jakiś będzie jechał z naprzeciwka, ale myślę, że stabilny jest, bardzo łatwo się nim steruje, bo ja, niedoświadczony motocyklista, nie mam z problemów z tym, no ale ten lansik, to kiedy dodajemy gazu, po prostu czujemy, że coś się dzieje, że ten tumik wydaje ryk. Normalnie werczy. Niech to jest orgazm foniczny, kurde, bez kitu. Redukcja do 3. I sobie pyrkamy, nie? O, bardzo się boję o jakość wideo, o jakość audio, no. 3000. Ma potencjał, nie wiem. Bardzo fajnie się tym jeździ, bardzo szybko przyspiesza. I przede wszystkim jest klimacik. Ja się przesiadam ze 125 i daję radę, także myślę, że to jest właśnie motocykl dla początkujących idealny. No nic, moi drodzy, tyle w tym temacie, dziękuję za uwagę, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, dajcie suba, jak chcecie oglądać dalsze zmagania Carlosa z różnymi motocyklami. Do usłyszenia, hej!